Radio Gdańsk. Słuchaj, rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj prezydent Andrzej Duda, przepraszam, rozmawiał godzinę z prezesem Trybunału Konstytucyjnego, profesorem Andrzejem Rzeplińskim. Myśli pan, że to dobrze rokuje? Znaczy dobrze rokuje, że w ogóle rozmawiali, ale moim zdaniem efektów żadnych. Ale przecież coś chyba musi zdarzyć wokół tego Trybunału. To nie może być taka sytuacja. No, na co będziemy czekać, że Trybunał jest, ale właściwie go nie ma? Nie może pracować? Czy jakieś chyba rozwiązanie ktoś musi znaleźć, czy nie? To może niestety trwać, bo to już przeszło w taką fazę mega, powiedziałbym, kryzysu konstytucyjnego. Albo któraś strona ustąpi. Ja nie wierzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość ustąpiło. I to będzie taka przepychanka. Wcale bym się nie zdziwił, jeżeli nie wprowadzą policji 12. Absolutnie. Co pan ma na myśli, wprowadzą policję 12? 12 mamy przecież ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i oficjalnie przecież poseł Wojciechowski stwierdził, że jeżeli prezes Rzepliński nie dopuści do procedowania sędziów, których nie chce dopuścić, to wprowadzi policję. No tak? Pan myśli, że co, że to będzie jakieś rozwiązanie? To jest bardzo, bardzo... Nie. No to jest, ja się spodziewać mogę wszystkiego, proszę państwa, naprawdę. Dlatego, że tu idzie o fundamentalną grę. Trybunał jest fundamentem państwa. To jest ostatnia instytucja, do której się można odwołać. To jest podważenie trzeciej władzy. Jeżeli mamy zwykłych sędziów, którzy są i konstytucyjni, i ustawowi, no to Trybunał jest tylko i wyłącznie konstytucyjny, badający konstytucję. A tu idzie... Gra o rozwałkę konstytucyjną z uwagi na wprowadzenie takich, powiedziałbym, opcji zero w naszym życiu całkowitej. W związku z Trybunał jest kompletnie nie na rękę. Czy to nie jest trochę takie straszenie? Znaczy, rozumiem, że taka może jest i rola opozycji, która jest odrobinę bezradna w tym Sejmie, ale... Ja tu, proszę państwa, nic nie straszę. To widać po prostu. Codziennie, bo jeżeli się wpada w nocy z ustawą tak ważną o trybunie, po Trybunale i to trwa dzień, dwa, medialna, którą nie jest medialną ustawą, trwa to dzień, posłowie nie czytają żadnych ustaw, no to czemuż to musi służyć? Myśli pan, że dotychczas tak czytali? Mi się wydaje, że większość czyta się, tak, no to zdecydowanie, no Sejm jest, przynajmniej ja sobie tak wyobrażam, Sejm jest miejscem, gdzie się przede wszystkim tworzy polskie prawo. A ja sobie wyobrażam, że byli tacy posłowie po prostu albo sprawozdawcy, albo zainteresowani jakąś tematyką i to oni czytali. Zresztą to się wielokrotnie mówiono. Można i do dzisiaj to, dlatego że ja to, wie pani, o której godzinie była procedowana ustawa o 6-latkach, bo zapewne widzowie i pani zapewne tego nie wie. O 24. Ja wiem, ja obserwuję, jak wy teraz pracujecie, tylko wie pan, no, dla przeciętnego Polaka argument, że poseł nie chce pracować, nie wiem, późno wieczorem, nie jest argumentem. Chciałaby pani lekarza, który... Chciałbym pani mieć lekarza, który ma operować i będzie spał 2 godziny? To jest polskie prawo, powtarzam. Ale lekarz operuje w nocy. Zazwyczaj śpi więcej niż godzinę czy dwie. To jest polskie prawo. Nad tym trzeba się zastanowić. I to jest bez sensu, jeżeli siedzą ludzie powiedzmy, że pracować, ale tam na ten 18 czy 19 godzinny dzień pracy składa się nieraz 8 czy 7 godzin przerw, bo nie ma większości do głosowania po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Jest pan członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu. Porozmawiajmy o mediach. Prezydent wczoraj podpisał tę tak zwaną małą ustawę medialną i jego szefowa kancelarii Małgorzata Sadurska mówi tak. Andrzejowi Dudzie zależy na tym, by media publiczne wykonywały swoją misję, a także by były wiarygodne, obiektywne i bezstronne. No trudno się nie zgodzić. No fantastyczne. A teraz mamy media nienarodowe, prawda? Teraz mamy nie wiadomo jakie media. Przede wszystkim trzeba zwrócić na jedną rzecz, zwrócę uwagę. Ten pośpiech, pamiętacie państwo, 30-31 Senat siedział do późnych godzin nocnych w Sylwestra. Prezydent wrócił z nart po tygodniu. Społeczeństwo dostało jasny sygnał, że się zastanawia. Podpisał ustawę, której nie można nazywać ustawą medialną, bo tam nie ma nic o mediach. To jest typowa ustawa personalna, kadrowa, która pozwala zrobić tylko i wyłącznie porządek kadrowy w mediach. Nic tam nie ma merytoryki, żadnej. A myśli pan, że to jest coś nowego niż było wcześniej? No myślę, że jest coś nowego, to jest inna jakość. Dlatego, że mnie to, ja powiem jeszcze prościej, do tej ustawy wystarczy wstawić jeszcze 10 nazwisk i będzie okej. Czy żeby dokonać zmian w mediach publicznych trzeba aż wprowadzać ustawę? Żeby wywalić paręnaście osób,
którymi nazwiska przecież chodzą. No dziś nie tak łatwo jest, proszę pana, odwołać prezesa w publicznym medium, a już w ogóle kłopot, ja słuchaczom jeśli chodzi o taką ustawę, małą, rady nadzorczej na pewno nie można. Małą taką szaradę. Jak można zlikwidować spółkę, która ma prawie 2 miliardy obrotu, która działa i należy ją zlikwidować. To jest ciekawe, oczywiście. Publicznej? Oczywiście. Z ośrodkami, z radiowymi stacjami wszystkimi, bo to państwa również dotyczy. Tylko ja powtarzam jedną rzecz, która jest tak, jest jakby... Gra idzie o całe media, proszę państwa. To nie tylko prywatne, nie tylko państwowe, ale i prywatne. Wystarczy prześledzić blogi polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią wyraźnie, że za drugi będzie TVN. Ale że co? Że co rząd może zrobić TVN-owi? Absolutnie. Na przykład może cofnąć koncesję. Może bardzo radykalnie zacząć sprawdzać warunki koncesyjne. Ale po co? Po to, żeby w ogóle nie było mediów prywatnych w Polsce? Gra idzie o tak zwany rząd dusz. O zastraszenie. Bo jeżeli się wymienia... Pan się przestraszy? No ja to nie za bardzo się mogę przestraszyć, bo jestem po tej drugiej stronie w Sejmie i muszę mówić to, co mówić, żeby właśnie to dotarło do opinii publicznej. Ale ja się bardziej martwię, czy się właśnie ta druga strona, wy, czy państwo się nie przestraszycie. Bo aż proszę sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji w ogóle są stawiani dziennikarze. Za chwilę w jakiej będą. Że będą musieli autoryzować coś, czego nie chcą autoryzować. Czyli te 25-lecie, jedno z największych, mogę powiedzieć, zwycięstw tej transformacji, czyli wolne media, zostaną zdmuchnięte jedną decyzją. I to jest problem, czy wy się nie dacie zastraszyć. Wie pan, chyba to nie jest do końca tak, że wszyscy muszą autoryzować to, czego nie chcą autoryzować. Znaczy, każdy człowiek ma wolny wybór. No to, z czym się to dla niego wiąże, to jest zupełnie inna kwestia. Nie wszyscy też muszą chodzić do tych mediów, bo jeszcze są inne media, prawda? No to wszystko jakby wiemy, tylko czemu to służy. Ale co zapowiada pan, bojkot, że Nowoczesna zbojkotuje media publiczne? Nie, my nie jesteśmy w ogóle ani za bojkotami, ani za wychodzeniem z obrad. Tylko to zaczyna przypominać trochę czasy, w których, które ja pamiętam, kiedy nie chodziło się do mediów, kiedy media zaczęły się robić tak zwane obciachowe. I boję się, że to idzie właśnie w tym kierunku. Zobaczymy, jak będzie. Na razie mamy tak zwaną małą ustawę medialną. Pan mówi niemedialną. Niech będzie. A proszę mi powiedzieć, jutro jest w Gdańsku taka demonstracja w obronie mediów publicznych właśnie. Organizuje Komitet Obrony Demokracji. Taką to już teraz będziemy mieć demokrację na ulicy? Uliczną? No, dotyka pani smutnej sprawy. My jesteśmy ze szczególnego miasta. Ja to powtarzam wszystkim, w Warszawie włącznie. My wiemy, co znaczą te demonstracje, bo w tym mieście w Gdańsku zaczynało się wiele rzeczy i przewróciliśmy ten system. W Gdańsku, od Gdańska się to zaczęło, ale wiadomo, ile było ofiar i ile było nieszczęścia przy okazji. Wyjścia uliczne to zawsze jest ogromne niebezpieczeństwo. To jest płomień. A ja widzę, że zaczynają się dwie strony już tak radykalizować. To są pokojowe demonstracje. No ale o spokojowych demonstracji przejście w niepokojowe to jest bardzo, bardzo blisko. I to się zaczyna radykalizować bardzo. Dlaczego się zaczyna radykalizować? Dlatego, że nie ma normalnej debaty w Sejmie. Tam powinna być ta nawalanka. Ona jest. W wielu przypadkach niemerytoryczna, ale merytorycznej rozmowy nie ma. I to nie jest jakaś szczególna nowość, jeśli chodzi o polski parlament. Ja wiem, że pan jest nowym posłem w parlamencie, natomiast... No, można czasami pomarzyć, pani redaktor? Ja też czasem marzę. Ale jak widzę, jak jest. No ten, kto ma władzę, kto ma większość, ten ma władzę. I to ten ustala reguły. Ale rolą opozycji jest mówienie, a nie mówienie tego, co jest. No my żyjemy po prostu w czasach, ja mówię i powiem to, ja mam takie wrażenie, że jakby żył Bareja i pisał te scenariusze. Wszyscy patrzą, zastanawiają się, co będzie działo. No, mówią, że na przykład się Trybunał Konstytucyjny rozpadnie, że zamienimy innych sędziów. Ale ludzie jakby sobie nie zdają sprawy albo zdają po cichu, co z tego może wyniknąć. To są bardzo, ale to bardzo niebezpieczne rzeczy. Kolejnym krokiem są media. Kolejnym krokiem jest bubel gigantyczny od tak zwanej ustawy inwigilacyjnej. Czy ustawa o policji? Tak, dokładnie. My ją w skrócie nazywamy ustawę inwigilacyjną, bo tam bardzo, bardzo cichutko, fajnie mnóstwo rzeczy jest schowanych. I okazuje się, że legislatorzy sejmowi zdruzgotali to. No właśnie ustawę. Jest taka opinia Biura Analiz Sejmowych, że ta ustawa jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej, no ale to rozumiem, że zostanie na etapie prac, to zostanie zmienione. No zależy teraz, w jakim kierunku pójdzie większość.
bo być może pewne rzeczy zmieni, a pewne rzeczy powie, że nie zmieni, bo być może legislatorzy też nie mają racji. No skoro Trybunał Konstytucyjny nie ma racji, to proszę mi powiedzieć, dlaczego mają mieć rację prawnicy sejmowi. Zresztą wczoraj wiceprzewodniczący PiS-u, pan Terlecki, stwierdził, że się temu przyjrzą i zobaczą, czy panowie prawnicy z Sejmu mieli rację, czy też nie mieli racji. No to też już widziałam w Sejmie, szczerze mówiąc, czyli że sejmowi prawnicy mówią, że coś jest nie halo, a potem się okazuje, że jest przepychane przez Sejm. I to akurat nie za tej kadencji. Niech mi pan powie, jaki jest właściwie dzisiaj cel Nowoczesnej w Sejmie i poza Sejmem? To jest nowe ugrupowanie. To jest nowe ugrupowanie, które ma parę miesięcy, które, można powiedzieć, bardzo ładnie sobie radzi i idzie do przodu, mając w sumie niewielki klub. Celem jest być bardzo dobrą, konstrukcyjną opozycją. Wykończyć Platformę? Nie, broń Boże, Platforma. Sama się wykończy? Proszę mi wierzyć, że ja w ogóle nie chcę komentować spraw w Platformie władz, ale mam i zapewne państwo, którzy słuchają po drugiej stronie, mają jednak pewną refleksję. To Platforma przez te 8 lat podała na tacy zwycięstwo PiS-owi. Przypomnę jeszcze raz, 2 lata pan Kamiński w rządzie, nie wiadomo dlaczego Donald Tusk trzymał Kamińskiego. 8 lat czekaliśmy, żeby pana Ziobro postawić przed Trybunał. Jak już doszło do tego, no to żeśmy nie przyszli na głosowanie. A pan uważa, że powinna być wtedy opcja zero, albo odwet po prostu pełen, tak? Niekoniecznie, no ale no nie można po prostu by było facetów, którzy odpowiadali za rozwałkę tego państwa, trzymać na 2 lata. Jako wiadomo, czym to się skończyło, no, z Kamińskim. Dzisiaj wszyscy są zdziwieni, że prezydent ułaskawia. Czym oni są zdziwieni? Czego się nie spodziewali? Czy że prezydent nie ułaskawi? Ważna, kończąc już temat Platformy, bo to nie jest moje ugrupowanie, nie będę się wypowiadał, ale są bardzo 2 ważne w tej chwili głosowania i postępują dokładnie tak samo. Trybunał Konstytucyjny, 31 posłów Platformy nie głosuje. Wyjechało. Ustawa o mediach, 30 posłów Platformy nie głosuje, wyjechało. Nie doczekali, zniecierpliwili się, byli zmęczeni. No za chwilę może być dokonana zmiana w Konstytucji, bo też wyjedzie parę dziesiąt osób. No. To na tym to polega. I pani zadaje mi pytanie, czy chcemy wykończyć. My nie chcemy wykończyć Platformy. My z nią wręcz, można powiedzieć, idziemy w jednym szeregu, żeby przeciwstawić się po prostu tej tamie. To nie PiS-u, ale to powtarzam, no, Platforma przegrała wszystko, co miała do wygrania. No, to tak bym to określił. Grzegorz Schetyna dzisiaj mówi, że jego zdaniem będą szybsze wybory samorządowe. Pan też by tak obstawiał, że będą? Znaczy ja każdą opcję przyjmuję w kraju. Co przyjdzie naczelnikowi państwa do głowy, to tak może być. A naczelnik państwa... Rozumiem, że to nie jest szacunkiem mowa naczelnik. Ja mówię to z przekąsem oczywiście. Ja mówię to z ogromnym przekąsem, ale to tak to wygląda. No, bo jeżeli obserwujemy obrazki ostatnie, spotkanie prezesa z premierem Węgier, gdzie w ogóle jest pomijana premier, nasza prezydent jest... To nie jest nadzwyczajne, że politycy się spotykają. Bardzo nadzwyczajne. Że to nieoficjalnie w jakimś pensjonacie. To jest bardzo nadzwyczajne, pani redaktor, bo godzinę później tłumaczy to wicepremier, że my mamy podział w klubie. Że pani premier jest od administrowania i zrządzenia Polską. No politycznie się podzieliliśmy. No to co? Co tutaj można powiedzieć? Czy ktoś może liczyć na to naprawdę? Czy ludzie są aż tak naiwni, że liczyli, że będziemy mieli bezstronnego prezydenta? Prezydenta wszystkich Polaków? No nie. No wczoraj lider polskiej partii Ryszard Petru powiedział, że nie wierzy, że Andrzej Duda zawetuje jakąś ustawę PiS-u. A właściwie tak się zastanawiam, dlaczego miałby to zrobić? Przecież to jest jedna ekipa, zwarta ekipa. To jest, jak oni to mówią, drużyna, tak? To dlaczego prezydent Andrzej Duda miałby wetować ustawy, które są przyjmowane przez PiS? Słusznie, bo to jest jedna biało-czerwona drużyna. I drużyna prezydenta Dudy. W związku z tym nie widzi powodu, żeby to wetować. Tylko, że te ustawy są w większości złe. I robione na kolanie. I jak widać, co chwilę. A to opozycja mówi, że one są złe. No niekoniecznie. One są wycofane. Prawnicy sejmowi mówią, że są złe. Całe organizacje międzynarodowe mówią, że są złe. Zobaczymy, co powie Komisja Wenecka na temat, prawda, Trybunału Konstytucyjnego. Ja sądzę, że ja wiem, co Komisja Wenecka powie. No i to nie jest tak do końca, że my wiemy wszystko. Podważane są wszystkie autorytety. Ktoś, kto krytykuje Prawo i Sprawiedliwość, jest śmiertelnym wrogiem. Oni rzeczywiście nie lubią, jak ich ktoś
krytykuje. A pan lubi, jak pana ktoś krytykuje? No ale jestem przejmie i muszę się temu poddać. Proszę mi wierzyć, że przez całe moje życie byłem głównie krytykowany przez dziennikarzy i nie mogłem się obrażać. Bo ten, kto idzie na wojnę z mediami, to powinien sobie w dowód osobisty wpisać idiota. Kto to powiedział? Henry Kissinger. To nie powiedział Grzegorz Furgo. Tak się świat ułożył, tak się świat skonstruował. Ja jestem dzisiaj u pani gościem i nie będę zachowywał się jak gospodarz. Pani mnie zaprasza i ja odpowiadam na pani pytania. Po tamtej stronie tego nie ma. Proszę mi wierzyć. No nie, nie, pani przesadza. Ja zapraszam tutaj polityków, wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości odpowiadają na moje pytania. Pani Agnieszko, życzę tego samego. Dziękuję panu bardzo. Dobrego samopoczucia za parę miesięcy. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu i za tę rozmowę. Dziękuję. Dzięki. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.